Janek, jesteśmy w Kędzierzynie Koźlu. Jakie ty masz wspomnienia tutaj z tą halą? Bardziej dobre, czy jednak takie negatywne? Pierwsze moje wspomnienie to bodajże rok 2009, nie, 2008 i Mistrzostwa Polski Juniorów, gdzie zdobyliśmy brązowy medal, także zaczęło się dobrze. Dobrze wspominam, bardzo fajny obiekt, bardzo fajne miejsce do grania, do trenowania i też fajna atmosfera tutaj na spotkaniach. Z ligowych potyczek raz wygrałem w tiebreaku, pamiętam pierwszy sezon w Werwie Warszawa. Pamiętam, że w tiebreaku wygraliśmy w Kędzierzynie i to był bardzo fajny mecz. No my tutaj ostatnio wygraliśmy 9 lat temu, sezon 11-12, to już prawie 10 lat temu. Co trzeba zrobić, żeby odczarować tą złą moc i po tych 9 sezonach tutaj zwyciężyć z liderem, który nie przegrał ani jednego meczu? Jak wszyscy wiedzą, każda seria musi się kiedyś skończyć i trzeba przerwać tą serię Kędzierzynian. Co trzeba zrobić? No, na pewno trzeba zagrać zdecydowanie lepiej niż zagraliśmy ostatnio z Jastrzębiem. Na pewno trzeba we wszystkich elementach zagrać dobrze. Z tego co wiemy, co nam nasz sztab przekazał, Kędzierzyn jest w trójce rankingów we wszystkich elementach w lidze, także trzeba z nimi na pewno we wszystkich elementach zagrać ponadprzeciętnie.